Na Spotify'u pojawiło się wśród tych, którzy byli autorami słów, pojawiła się ty i ty tam jesteś jako Katarzyna Rojens. Ty naprawdę jeszcze używasz tego nazwiska? Tak, a dlaczego nie? Nie wiem, bo tak mi się wydawało, że po rozstaniu. Ale chyba... wiesz co, ile jest zachodu z papierami, ze zmianą nazwiska z powrotem, to nie warto, naprawdę nie warto. Był taki moment, że się w ogóle zastanawiałam, czy się nie nazywać Kaja Kaja po prostu. Ale to było super! Katarzyna Kaja. No, to by było i ułatwiłoby mi, bo nieraz wiesz, nie mam czasu, a trzeba szybko coś załatwić i wtedy muszę moją Asię prosić, żeby dzwoniła w moim imieniu, bo ja bym się wstydziła powiedzieć, bo jestem artystka Kaja, to może tak, się ta uda, Kaja. Poza kolejnością, to Asia wtedy dzwoni, reprezentuje moją artystkę i jakoś jest łatwiej, ale gdybym była Katarzyna Kaja, to by było na pewno mi łatwiej. Ale z drugiej strony mogłoby być trudniej, bo jakbym na przykład rezerwowała bilety albo coś, to bym miała już paparuchów, wiesz, na plecach. Także zostałam, bardzo szanuję mojego byłego męża, bardzo mu kibicuję, jest mega zdolnym facetem, jest wizjonerem. Tak, to jest człowiek pasji również, jego programy Rynki na krawędzi i tak dalej, to naprawdę mega sytuacja. To, że się umie poświęcić, zamknąć w szpitalu psychiatrycznym tylko po to, żeby opisać kulisy i prawdziwe losy nieszczęśników, czy wejść do kanałów, zaprzyjaźniać się z bezdomnymi później już poza, to nie zostało upoważnione, ale mam nadzieję, że Linki mi wybaczysz już poza kamerą. Wspomagał tych ludzi, włożył na nich swoje prywatne pieniądze. Myślę, że to jest miarą wielkiego człowieka. Także nazwisko Rojens uważam za zacne. Godne. Piękne. Tak. Poza tym, że po holendersku znaczy czerwone kartofle, ale to nieważne. Nie